Tam. Scarab Trade i metoda korelacji. A w tym wideo opowiem o mojej ostatniej transakcji na parze walutowej EURPLN. Będzie trochę o parach walutowych z frankiem szwajcarskim oraz o niechlubnym gridowaniu. Także przejdźmy do wideo. Ostatnio zawarłem transakcję na parze walutowej Eur PLN 6 stycznia przy kursie 42450. Pozycja została zamknięta wczoraj przy kursie 42570. Przez ten czas na tej pozycji miał miejsce dosyć spory zjazd kursu nawet do poziomów 4, 19, 30, tak jak tutaj pokazuje broker insta z tego co wiem nie wszędzie był aż tak niski kurs no ale tu mieliśmy taki widoczny flash crash 14 stycznia trochę kurs zjechał i od razu można zauważyć, jeśli ktoś perfidnie gridowałby tą pozycję, mógłby zostać tutaj wycięty w tym samym dołku. Także otwierając pozycję, trzeba być jej pewnym w długoterminowym horyzoncie daje to spokój i. Większy komfort no i większe bezpieczeństwo dla rachunku, co w długim okresie przynosi pewniejszy zysk. Pozycja została otwierana w oparciu o korelację z indeksem DAX. DAX akurat tego dnia był dosyć nisko, korekta na DAX wróży umocnienie euro w stosunku do złotówki to już. Sytuacja, która sprawdziła się wielokrotnie i stosowana przeze mnie nie od dziś, także ten system jest dosyć sprawdzony. Niestety, w tym przypadku, po otwarciu pozycji, DAX zaczął się umacniać, co niestety zmniejszyło potencjał do zysku dla mojej pozycji. Dlatego też wyszedłem właśnie wczoraj z tej pozycji przy tym, przy tym kursie, choć początkowo plan docelowy był do dowieść do kursu 4.30 być może jeśli będzie korekta na dax z powrotem wrócę do pary walutowej Euro PLN zawierając pozycję long. Teraz trochę o sytuacji na franku szwajcarskim. W ostatnim czasie pojawiły się pewne pogłoski o tym, iż rzekomo Bank Szwajcarii planuje rozpocząć w, jakimś, w jakiejś formie, nie wiadomo jaka to będzie forma na chwilę obecną, dodruk pieniądza. Co to może oznaczać? W sumie niewiele, jak, jak można zaobserwować po wcześniejszych dodrukach Waluty w innych państwach ciężko zauważyć efekty, jeśli pieniądze nie są drukowane w formie tzw. helikopter money, czyli dawanie pieniędzy prosto do obywateli. Tak samo, gdyby helikopter poleciał nad miasto i zrzucał pieniądze dla każdego obywatela, wtedy to zdecydowanie podniosłoby inflację i osłabiło dane waluty. Jeśli te pieniądze są tylko w bilansach banków bądź, bądź, na, bądź pompują indeksy giełdowe, nie ma to zdecydowanego wpływu na walutę. Tutaj sytuacja na parze euro do franka. Jak widać, w dłuższym horyzoncie czasowym Frank się umacnia, zarówno do euro. Jak i do dolara, jak i do funta, jak i do większości innych walut. Gdzie jest fenomen franka? Frank ma bardzo niskie stopy procentowe w długoterminowej perspektywie. Ogólnie najniższe w porównaniu z innymi walutami. Aktualna stopa minus 0,75% powoduje, że jeśli ktoś ma depozyt w banku, no to może powoli, powoli mo mogą mu tam zabierać po trochu z konta. A jeśli pieniędzy jest mniej, no to są więcej warte. To jest oczywiste. Inflacja jest niska, a waluta jest silna. Długie, długoterminowa perspektywa dla franka jest również dobra. Także czy teraz zawierać pozycję short na parze EURCHF, lepiej poczekać na korektę. Teraz mamy dosyć nisko, być może będzie dalej spadkowy trend, jednak aby wchodzić w shorty lepiej wykorzystać korektę do tego. Wtedy mamy większy potencjał do zysku. Także w długoterminowej perspektywie frank pod umocnienie. Teraz opowiem o gridzie, a konkretniej o dwóch często gridowanych spółkach na polskiej scenie traderskiej. Gridowane są również przez znanego gridera. Pierwszą spółką będzie tutaj CD Projekt, spółka z Polski, która. Jest znana z produkcji Wiedźmina. Aktualnie zajmuje się nową grą, jaką będzie Cyberpunk. Produkt jest oczekiwany na całym świecie przez wielu graczy. Także spółka jest na topie, co oznacza duży, stabilny wzrost i mocne ryzyko gridowania na spółkach tego typu. Także nie rozumiem po co wchodzić tutaj w shorty. Innym przykładem, który tutaj podam, jest spółka z rynku amerykańskiego. Domyślacie się pewnie, Tesla. CD Projekt ma swojego Cyberpunka, a Tesla ma Cybertraka. Także spółka również jest na topie i co chwila wybija nowe szczyty. Także po co to gridować? Ja się pytam: po co to gridować? Tym bardziej, że pochodzi ona z rynku amerykańskiego, który jak wiadomo, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to świetnie się nam rozwija. Także moja rada po tym wideo nie stosujcie gridu. Grid nie prowadzi do niczego dobrego. Druga kwestia to dobra analiza danego waloru. Jeżeli chcemy w coś wejść, nie należy robić pustej analizy po łebkach, wybierając tylko te elementy, o których fajnie mówi się marketingowo. Na dziś to tyle. Dziękuję i życzę udanych inwestycji.